statkiem wyruszyliśmy z Macedonii i właśnie dojeżdżamy do przejścia granicznego z Grecją. Błyskawicznie przekraczamy granicę i fantastycznymi drogami zmierzamy do portu. Drogi są gładkie jak stół, a zatem podróż mija nam szybko, płynnie i przyjemnie. Jako że Grecja to kraj górzysty, przejeżdżamy przez liczne tunele. Dotrzeć na wyspę można samolotem, gdzie znajduje się jedno z najkrótszych lotnisk w Europie, lub promem, gdzie funkcjonuje bardzo duży i świetnie zorganizowany port, który przyjmuje największe jednostki pływające po morzach Europy. Wracamy do Igumenicy, kupujemy bilety i kierujemy się na prom. Podziwiamy jeszcze ogromne i piękne statki. Powoli odpływamy od brzegu, pozostawiając za sobą ląd. Przed nami już tylko bezkresne morze. Podziwiamy kolor wody, niewiarygodnie turkusowy, zupełnie inny od naszego Bałtyku. Podróż jest bardzo przyjemna, pomimo prawie 40-stopniowego upału, ponieważ orzeźwienie daje nam chłodna bryza morska. Po niecałych 2 godzinach naszym oczom ukazuje się Korfu, cel naszej wyprawy. Ze względu na swój łagodny klimat wyspa jest niezwykle zielona. Jej powierzchnia porośnięta jest gajami oliwnymi, cyprysami, drzewami owocowymi i bajecznie kolorowymi kwiatami. Przed nami panorama stolicy wyspy, miasta Kerkira. Ogromny wpływ na charakter miasta, a także i całej wyspy mieli Wenecjanie, którzy wybudowali tu wspaniałe twierdze. Starą twierdzę i nową twierdzę, które podziwiać można z promu.
Podziwiamy imponujące mury obronne, interesujące budowle, by w końcu dotrzeć do nowego i dużego portu, gdzie kończy się nasza blisko dwugodzinna podróż. Warto zaplanować rejs w obie strony, wtedy koszt biletu będzie tańszy mniej więcej o połowę. Promy kursują średnio co pół godziny, oczywiście w okresie wakacyjnym.